Czy w widocznej sytuacji zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem? No i teraz zobaczmy, jakie jest tutaj, jakie jest oznakowanie. O, tutaj ja sobą zasłoniłem, Bartek, zatrzymaj. My jesteśmy, mamy znak D1. My jesteśmy na drodze z pierwszeństwem przejazdu. My się zbliżamy, bo wiemy o tym, że ta droga poprzeczna, ten biały samochód, który tutaj jest pokazany, to on jest na drodze podporządkowanej, bo ta poprzeczna droga jest drogą podporządkowaną. Droga z pierwszeństwem przejazdu, według tego oznakowania, które tutaj widzimy, ten właśnie znak D1, tutaj ten u góry znak, to jest znak, który wskazuje, że w tym kierunku na wprost ekranu, tak jak widzimy, na wprost do góry ekranu, to jest droga z pierwszeństwem przejazdu, a poprzeczna jest drogą, no, drogą podporządkowaną. I jeżeli mamy pytanie, czy w tej sytuacji zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem przejazdu, odpowiedź będzie, że nie. My jesteśmy na drodze z pierwszeństwem przejazdu, ale zbliżamy się do skrzyżowania z drogami podporządkowanymi, które będą mogły występować z prawej i z lewej strony.